jak szybko i skutecznie odsmoczkować dziecko. Kochani, to jest bardzo często pytanie. Bardzo dużo rzeczy, wiele godzin spędziłam konsultując problemy z odpieluchowaniem, odsmoczkowaniem, więc postanowiłam nagrać taki szybki filmik, żeby po prostu dać Wam parę rad na ten temat. Kiedy jest, oczywiście dodam, że 5 moich dzieci, więc dużo doświadczeń, no i oczywiście doświadczenia z konsultacji, więc naprawdę bardzo wiele takich pragmatycznie sprawdzonych sposobów. Muszę powiedzieć, że tak woli wstępu, że na 5 moich dzieci 3 miała smoczek, 2 absolutnie odmawiała i rzeczywiście nie potrzebowała tego smoczka. Jest takich parę prostych rzeczy, które sprawiają, że dziecko potrzebuje lub nie potrzebuje smoczka, mianowicie odruch ssania. To jest ten pierwotny odruch, który powoduje, że dziecko czuje się bezpiecznie, dobrze i ono się po prostu rodzi z tym odruchem, bo jest ssakiem. W związku z tym ssanie powoduje, że ono się może przystać do piersi i zacząć po prostu rosnąć i przeżyć dzięki temu. I teraz niektóre dzieci, które się rodzą, ten odruch ssania to mają po prostu strasznie silny. I rzeczywiście potem zazwyczaj jest tak, że takie dziecko po prostu wisi, że tak powiem, na cycu po prostu w sposób monstrualny i to non-stop. Mama jest po prostu obcyckana całkowicie. I ja jestem ogromną zwolenniczką karmienia piersią i moje dzieci karmiłam bardzo długo, od 1,5 roku do 2,5 lat, więc wiecie, nie można powiedzieć, że ja jestem absolutnie tutaj przeciwna, bo absolutnie nie jestem przeciwna. Natomiast moje doświadczenie życiowe pokazało mi, że po prostu dzieci są bardzo różne i przy pierwszym dziecku myśmy z mężem sobie obiecali, że w życiu nie damy dziecku smoczka, jakiegoś kawałek plastiku do buzi, fuj, nie? No jak to młodzi rodzice, po prostu wiecie, wiedzieliśmy, że zjedliśmy wszystkie rozumy, dodam, że oh my. No ale podjęliśmy takie decyzje, mieliśmy do tego prawo i akurat nie trafiło nam się dziecko, które koniecznie chciało współpracować z nami. Mieliśmy szczęście. I rzeczywiście dziecko było takie, że dosyć szybko wygasał ten jego odruch, że tak powiem, ten ssania. Mój mąż, ponieważ moje pierwsze dziecko urodziło się przez cesarkę, więc już wiedzieliśmy, że on przez pierwsze godziny będzie trzymał dziecko, więc dał mu palec ten do ssania, oczywiście umyty, żeby nie było żadnych wątpliwości. I rzeczywiście, gdy widzieliśmy, że dziecko już nie jest w stanie po prostu znieść więcej mleka, zalewania brzucha tym mlekiem, przez ciągłe siedzenie przy cycu, dawaliśmy mu ten palec i wtedy zazwyczaj brzuszek się uspokajał, strawiał mleko, zmalały kolki i tak dalej, więc dzięki temu osiągaliśmy takie większe przerwy między karmieniami, przy czym laktację, dodam, to w ogóle nie zaburzało, nic takiego, ponieważ naprawdę wszystko było ok, dziecko było karmione 2 lata, więc wiem, co mówię. Natomiast rzeczywiście ten odruch ssania już tam po paru tygodniach dosłownie był dużo słabszy. Także że te regularne karmienia na żądanie, ale nie takie tam co 15 minut, że tak powiem, naprawdę wystarczały. Dziecko idealnie przybierało na wadze, wszystko było świetnie i tak dalej, i tak dalej. My święcie przekonani, gdy urodziło się nasze dziecko, że mamy rację, stanęliśmy właśnie do naszego egzemplarza numer 2 do momentu, kiedy on się rodził pod koniec sierpnia, wrzesień był już taki zimny i my jechaliśmy samochodem. On się zaczął tak potwornie wydzierać, tak wrzeszczał, że dostał zapalenie oskrzeli. I wtedy myśmy tak się podrapali trochę, wiecie, i stwierdziliśmy, że dam mu smoczek. Po tej jednej przygodzie. Wystarczająco dla nas, otrzeźwiającej. I rzeczywiście dziecko miało smoczek, w różnych trudnych sytuacjach sobie dodydlało. I tak było po prostu, nie? I rzeczywiście ten smoczek miał chyba tak do około, on długo dydlał, do 2 roku życia chyba, coś w tym stylu. Moje trzecie dziecko, gdy się urodziło, po prostu było tak spokojne i w ogóle takie niekłopotliwe. Smoczka tak pluło, bo już próbowałam dać, nauczona doświadczeniem. Nie, po prostu w ogóle pluło, nie tchnęło smoczka, nie ma żadnych problemów. Moje czwarte dziecko miało smoczek i moje piąte dziecko też miało smoczek. I teraz przychodzi ten moment, że trzeba to dziecko odsmoczkować, no bo dobrze było, żeby do szkoły średniej nie chodziło ze smoczkiem. Przesadzam oczywiście. No i wtedy
Zaczynają się te takie różnego typu pytania w stylu, czy dziecko jest gotowe, czy nie jest gotowe, kiedy jest najlepszy czas. I teraz jest parę teorii na ten temat, które wyczytałam. Jest teoria, że już po pół roku można sobie z tym radzić, aczkolwiek ja tego nigdy nie robiłam. Rok, półtora i dziecko już zaczyna osiągać tą gotowość i my widzimy po tym, że ono po prostu coraz rzadziej go zsie. Z tym, że dodam, że jeżeli jest taki pierwotny nawyk, to my, gdy my go utrwalimy, to on się przekształca we wtórny nawyk. Czyli dziecko po prostu jakby przywiązuje się do smoczka, chociaż on już nie pełni tej swojej pierwotnej funkcji. Czyli ogólnie jedno z moich dzieci tuż po roku już odstawiliśmy od smoczka. Widzieliśmy, że już dużo mniej tak jakby dydla ten smoczek i on już nie jest taki konieczny. Tego mojego synka jednego to około drugiego roku życia. I rzeczywiście drugie też tak w granicach, tak z tego co pamiętam, między rok a półtorej już też widzieliśmy, że to nie spełnia swojej funkcji. To dużo rzadziej był ssany ten smoczek i tak dalej, i tak dalej. Tylko przestrzegaliśmy tutaj paru zasad. Po pierwsze, dziecko musiało być zdrowe w tym czasie. Czyli po prostu nie robimy takich, wiecie, dużych zmian i psikusów tego typu dziecku choremu, no bo dziecko wtedy zazwyczaj potrzebuje pocieszenia i tak dalej, więc taki ten czas odpada. Nie robimy tego w czasie dużych zmian, czyli przeprowadzka i odsmoczkowanie. No way, no way. Naprawdę. Robimy to też wtedy, kiedy zazwyczaj na przykład możemy to zrobić w trakcie urlopu, albo gdy my jesteśmy więcej z dziećmi, kiedy dziecko jest mniej zestresowane. To jest to. I też trzeba wykorzystać po prostu taki naprawdę dobry moment, żeby to zrobić. I jest parę sposobów na odsmoczkowanie, które my przetestowaliśmy. Czyli tutaj Wam mogę opowiedzieć parę takich anegdotek, bo de facto tak jest. Ten syn, który najpóźniej był odsmoczkowany, to już on naprawdę bardzo długo te smoczki międlił. Nie zasypiał właściwie bez smoczka i tutaj widzieliśmy największą trudność, że jednak ten molek był przy tym zasypianiu. On w ogóle trudno zasypiał, więc trudno nam było podjąć tę decyzję. No i tak trochę, że tak powiem, żeśmy się modlili, że tak powiem, o to, żeby to jakoś tak to samo wyszło. I tutaj rzeczywiście pamiętam, że pojechaliśmy do zoo i dziecko w ciągu pobytu w zoo zgubiło wszystkie smoczki, dwa, w jednym momencie. No i rzeczywiście to było ciekawe, bo jak wróciliśmy do domu, to dziecko było bardzo takie, wiecie, zmęczone fizycznie i szybko zostało bez tego smoczka. I to właśnie tutaj, to jest ten punkt, który ja zgubiłam, że dziecko w tym czasie musi być bardzo mocno wybiegane psychicznie, że takie fizycznie, wiecie, żeby dużo tej energii, żeby po prostu, wiecie, szybciej zasypiało, żeby nie było takie ugotowane w domu i takie znudzone, bo to też nie jest dobry moment, bo to był też ten punkt, który ja wcześniej zgubiłam. I rzeczywiście nasz synek po prostu, jak wróciliśmy do domu, to po prostu padł, nie? Zasnął bez smoczka. No ale następnego dnia pojawił się problem. I wtedy trzeba użyć, wiecie, rodzimego języka dziecka, czyli języka wyobraźni. I powiedzieliśmy wówczas dziecku, że on uwielbiał wielbłądy i tam stał przy tych wielbłądach i karmił je trawą i tam był taki malutki wielbłądzik, śliczny, zresztą puchaty. Po prostu cudo. On się w nim zakochał. Myśmy mu powiedzieli, że jak zgubiłeś tego smoczka, to pewnie tego smoczka znalazł sobie ten wielbłądzik. I on może używa, bo on może się czuje samotny, wiesz, i to i tamto. I on właśnie tak mówił, błądzik. No i słuchajcie, jakoś tak, jak mu się tak czasami robiło smutno, to sobie myślił, a dam błądzikowi. No i posłuchajcie, przełknął całą sytuację, gotowość miał ewidentną. 2-3 dni było zupełnie po sprawie, nie było smoczka. Ale z nim to tak tylko poszło. A i on już był dosyć stary, co tu dużo mówić. Te inne dzieci to musieliśmy używać innych sposobów i inne sposoby polegają na tym, że zaczynasz coś robić z tym smoczkiem. Czyli tak, wiecie, można naciąć smoczek, który traci wówczas tą sprężystość i dzieci są przyzwyczajone do tego, że on im tam, wiecie, w pewien sposób tak sprężynuje i na tym polega właśnie jego funkcja, nie? Że dzieci tak po prostu się do tego przyzwyczajają. I gdy one często traci tą funkcję, to dzieci, widząc to, wyrzucają smoczek, nie? No i to się udało w przypadku naszego jednego dziecka tak zrobić, że ono po prostu stwierdziło, że jest okropny ten smoczek i do widzenia. Natomiast jeśli chodzi o nasze trzecie dziecko smoczkowe, to nacięcie smoczka nic nie dawało. Zresztą wtedy trzeba dzieciom wytłumaczyć, że na przykład, nie wiem, myszka nadgryzła albo coś się wydarzyło, wiecie, no język bajkowy, dzieci
rozumieją ten język. Zresztą często mówicie, nie? Na przykład otwórz buźkę, to samochodzik przyjedzie, samolot, nie? O, nie? Myjemy zęby, mówimy, patrz, nie? Pani szczoteczka tańczy swój taniec, czyści tam, nie? Wyciąga te kiełbaski, wyciąga to, wyciąga tamto. Język wyobraźni, język wyobraźni, język wyobraźni. No po prostu trzeba tego użyć. Ale te nasze trzecie dziecko, to jak myśmy to nacięli, to dalej z tym smokiem tam popylało centralnie. I wtedy posunęliśmy się do kolejnej metody, to jest trzecia metoda, że po prostu wtedy się obcina po kawałku tego smoczka, nie? I ten smoczek się robi coraz krótszy i on, wiecie, się robi taki niewygodny. I wtedy bardzo często dzieci odrzucają ten smoczek. Więc te trzy sposoby, że tak powiem, przetestowałam, doradzałam niezliczonym rodzicom, którzy już byli udręczeni, zwłaszcza, wiecie, rodzicom, którzy na przykład dzieci miały jakieś tutaj uczulenia czy coś takiego i ten smoczek tylko zaogniał te problemy, no to trzeba było podjąć jakąś akcję, nie? To tam, no wiecie, no bo to ma czemuś służyć, nie? I wtedy rzeczywiście to było bardzo skuteczne. Jedna z tych metod naprawdę zawsze zadziałała, to było bardzo interesujące. Dodam, że też niektóre dzieci bardzo długo z tymi smoczkami chodzą. Na przykład u mnie w rodzinie, właśnie u mojego męża w rodzinie, była taka sytuacja, że dziecko 5-letnie, jak wychodziło z przedszkola, to pierwsze to mama musiała mu dać z kieszeni smoka i ono tak musiało sobie pocycać, nie? Podydlać. Widzicie, takie po prostu było to wtórne uzależnienie, takie duże. Ale po prostu no, dziecko naprawdę było mega, mega uzależnione. Z tym, że znowu, jeśli chodzi o ten smoczek, dużo lepiej, żeby był uzależniony od smoczka niż od palca. Bo ja na przykład w Anglii widziałam bardzo dużo takich przykładów, ale też miałam mnóstwo konsultacji, no między innymi z Anglii właśnie, gdzie rodzice nie chcieli dawać smoczka, a dziecko się przyzwyczaiło do palca, nie? I zgryz potem w wyniku tego to po prostu makabra. Makabra. Bo wiecie, smoczek w pewnym momencie wyrzucisz. Albo coś z nim zrobisz, a palec zawsze jest, nie? I wtedy to jest dopiero maniana. Wtedy to jest naprawdę wysokiej jakości problem i po prostu szkoda dziecka na to. I dlatego myślę, że trzeba wybierać w tym wszystkim mniejsze zło i dużo lepiej, żeby dziecko miało smoczek, niż żeby dziecko, wiecie, stawało do tego z tym palcem. I rzeczywiście ja znam takie i konsultowałam takie przypadki, że dziecko na przykład 11-12-letnie, nie? I to był jedyny sposób na zasypianie. Czyli tak silnie uwarunkowany wtórny nawyk, nie? Takie, wiecie, takie ukojenie siebie przez ssanie palca. Nie? I wtedy rzeczywiście walczenie z tym to jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo trudne. No bo co zrobić, nie? No, rodzice tam różne rzeczy próbują, tam smarują, to tamto, siam to robią, ale naprawdę to w ogóle nie przynosi efektu na dłuższą metę. W związku z tym myślę, że smoczek w takiej sytuacji jest po prostu zdecydowanie lepszym wyborem i gdy konsultuję takie sytuacje związane właśnie z laktacją, no bo też mam w tym naprawdę duże doświadczenie, czy właśnie z takimi rzeczami, które można byłoby wprowadzić, żeby dziecko lepiej funkcjonowało i matka funkcjonowała lepiej, wiecie, bo to zazwyczaj doradzam takie coś, tylko no, podchodzimy indywidualnie do każdej sytuacji, ale na przykład po co dziecko ma non-stop wisieć przy piersi mamy? No miałam takie sytuacje, że na przykład matki dostawały stanów zapalnych piersi, brały antybiotyk, miały te piersi tak pogryzione, tak uszkodzone, że to po prostu, wiecie, no po co doprowadzić do takich sytuacji, zwłaszcza, że jesteśmy w dobie, że mamy te możliwości, nie? No ale tutaj wiem, że będzie na pewno bardzo dużo różnego rodzaju poglądów na ten temat. Myślę, że tutaj po prostu każdy musi wybrać własną drogę, do czego oczywiście Was, że tak powiem, serdecznie zachęcam. Natomiast tak jak powiedziałam, u mnie w 60% 5 dzieci na 10, na 5, nie, trójka dzieci na 5, okazało się, że smoczek był naprawdę mega, mega przydatny, z tym, że właśnie w odpowiednim momencie trzeba było go, że tak powiem, zgubić, odzwyczaić się i podjąć to w taki naprawdę konkretny sposób, ale spełniając te warunki, o których mówiłam, czyli dziecko nie może być chore, nie może być strasznej mariniany w rodzinie, czy żadne przeprowadzki, takie rzeczy. Rodzice muszą być i dziecko naprawdę musi być codziennie solidnie wylatane fizycznie, aby łatwiej zasypiać, łatwiej znieść ten dyskomfort i szybciej przenieść się na nowy troszeczkę sposób funkcjonowania. Dobrze, kochani, to tyle.
Udostępnijcie ten filmik rodzicom, którzy będą potrzebować, no bo wiecie, bardzo dużo rodziców potrzebuje tych wskazówek. Proszę Was o to, żebyście zostawili swoją subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek. No i oczywiście komentarze, nie wiem, może macie jakieś inne wspaniałe metody odsmoczkowywania, których ja nie znam, to koniecznie zapiszcie to i napiszcie też, jeżeli podjęliście ostatnie odsmoczkowanie, jak Wam poszło. Do zobaczenia. Hej! Jeżeli oczekujesz na przyjście swojego pierwszego dziecka, to właśnie z myślą o przyszłych mamach przygotowałam kurs online, który pomoże Ci przygotować się do tego wymagającego okresu. Zawarłam w tym kursie te wszystkie rzeczy, które sama chciałabym wiedzieć przed narodzinami pierwszego dziecka, jednak z doświadczeniem mamy 5 dzieci, no i po setkach godzin konsultacji przygotowujących rodziców właśnie do tego tematu. Znajdziesz tam wiedzę na temat ciąży, porodu, różnych rodzajów porodów, połogu, co przygotować do szpitala, bo to jest bardzo ważne, jak zajmować się tym maluszkiem, gdy już będziesz z nim w domu, na co szczególnie trzeba wtedy zwrócić uwagę, jak wypracować swój własny, indywidualny styl rodzicielstwa, jak sprawić, żeby dziecko było inteligentne, jak dbać o relacje ze swoim partnerem, jak sobie radzić ze stresem i mnóstwo porad bardzo takich praktycznych, takich organizacyjnych, które myślę, że będą dla Ciebie po prostu bezcenne. Link do tego kursu znajdziesz w opisie pod filmem. Praca na YouTubie sprawia mi naprawdę ogromną przyjemność i sądząc po ilości Waszych komentarzy i korespondencji, jaką dostaję, materiały, które zamieszczam w moich filmikach, są naprawdę wartościowe. Dlatego też chciałabym, aby dotarły one do możliwie najszerszego grona odbiorców. Możecie mi w tym pomóc, więc jeżeli podobały się moje filmiki, to proszę Was przede wszystkim o łapkę w górę. Proszę Was o subskrypcję. Naciśnijcie ten dzwoneczek, który jest obok, aby dostawać powiadomienia o wszystkim, co się będzie na kanale działo. No i oczywiście proszę Was o komentarze, bo ja przede wszystkim czytam komentarze i zachęcają mnie one, inspirują do nagrywania następnych filmików. Od pewnego czasu prowadzę też bloga, w którym zamieszczam inspirujące artykuły, porady dla rodziców. Jest tam też test, jaką będziesz mamą. I opis do tego bloga też znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.